Hej, witam was w nowym filmie i dzisiaj przychodzę do was z filmem, na który wiem, że czekaliście, wiem, że o niego prosiliście. Dostawałam mnóstwo wiadomości, że kiedy pokażę moje szczury wreszcie i tak dalej, więc dzisiaj właśnie przychodzę z tym filmem. Na wstępie też chcę was przeprosić za wszelkie problemy techniczne z obrazem i z dźwiękiem, ale to wszystko dzięki mojemu kochanemu aparatowi, który naprawdę nie chce ze mną w ogóle już współpracować. Coraz ciężej mi się nim pracuje, a jest to jedyny sprzęt do nagrywania, jaki posiadam w swoim domu. Na nic innego mnie obecnie nie stać, nie wiem, kiedy będzie mnie stać, więc jakoś będziemy musieli to po prostu przecierpieć. Moja twarz może być prześwietlona, dźwięk może być przytłumiony, chociaż z dźwiękiem ostatnio jest lepiej tfu-tfu odpukać, żeby się tak nie, tak, żeby tak zostało. Także z góry was za to przepraszam i miejcie to po prostu na uwadze, że ja nie jestem w stanie na to wpłynąć. Próbowałam zmieniać ustawienia, próbowałam działać i coś zmieniać w ustawieniach. Niestety aparat żyje swoim życiem w tym momencie i kompletnie mnie nie słucha. Nie mam na to kompletnie wpływu. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj przychodzę do was z filmem o szczurach i tym filmem będę chciała rozpocząć serię o szczurach, którą kiedyś tam wam obiecałam. I dzisiaj przedstawię wam wszystkie moje szczury, pokażę wam, jak się zmieniła moja rodzina, bo może niektórzy z was nie wiedzą, jeżeli nie obserwujecie mnie na przykład na Instagramie, albo jeżeli nie zaglądaliście do komentarzy pod filmem o moim zwierzęcym przyjacielu pod tym tagiem. Odeszła ode mnie moja pierworodna szczurzyca, która była pierwsza u mnie, która rozpoczęła moją obsesję na punkcie szczurów, czyli Wanda. Wanda odeszła jakieś 3 miesiące temu. Chorowała, już to była taka, wiecie, starcza choroba. Wanda miała 3 lata, miała jakąś niewydolność płuc. Wiem, że powinnam była ją uśpić, ale niestety, jeżeli posiadacie zwierzę, to wiecie, jaka to jest cholernie ciężka decyzja. Ja nie potrafiłam jej podjąć, nie potrafiłam sobie wyobrazić, że mam jechać z nią do weterynarza i już bez niej wracać, także nie potrafiłam jej uśpić. To był może mój błąd, bo mogłam skrócić jej cierpienia. Zmarła na moich rękach, więc wyobraźcie sobie już, że to była dla mnie wystarczająca nauczka, ale już jej po prostu z nami nie ma, a od tamtej pory trochę skład mojej ekipy uległ zmianie. Mamy 3 nowych członków stada i dziękuję pradarze, znowu drzesze ryja. Dwójka stałych bywalców w moim stadzie, których już znacie, ale u których trochę się pozmieniało i wam dzisiaj wszystko opowiem. Także jeszcze jedna rzecz, bo jeszcze jedną kwestię chciałam wytłumaczyć, wiem, że będziecie komentować, nie będziecie przychylni co do tego, ale chcę to zaznaczyć, chcę być uczciwa i nie chcę ściemniać. Wszystkie zwierzęta, znaczy wszystkie szczury mam ze sklepów zoologicznych. Wiem, że wiele z was tego nie popiera, uważacie, że to jest napędzanie złego rynku, że te zwierzęta nie są zdrowe genetycznie i tak dalej. Wiem o tym, też o tym czytałam, wiem, że istnieją adopcje szczurów i kiedyś na pewno się na adopcję szczura zdecyduję. Nie powiem, że nie jestem, broń Boże, bo kiedyś ktoś mi tam zarzucał, że ja jestem przeciwko adopcji zwierząt. Ja mam dwa zwierzęta. Mam 3, mam kota, którego powiedzmy, że zaadoptowaliśmy i mam 2 psy ze schroniska, więc ja jestem jak najbardziej za adopcją zwierząt. Co do szczurów, to jest dość ciężki dla mnie temat, bo ja widzę, jak moja jedna szczurzyca reaguje na małe osobniki nowe. Ja nie chcę sobie wyobrażać, co by się stało, jakby się spotkały 2 dominatory, że tak powiem. Ale na pewno kiedyś się zdecyduję. Nie powiem, że nie. Ja jestem też takim człowiekiem, któremu jest szkoda tych zwierząt zoologicznych. Ja jak widzę je, to wyobrażam sobie osoby, które karmią nimi węże albo jakieś inne paskudstwa. Też czuję, że ratuję te zwierzęta przed czymś i wiem, że one u mnie mają dobrze. Nie wiem, może dla was to jest złe, że ja kupuję zwierzęta w sklepach zoologicznych. Ja czuję, że robię coś tam, gdzieś tam robię coś dobrego, bo je ratuję od złego losu, od może przedwczesnej śmierci, więc myślcie sobie, co chcecie. Po prostu szanujmy swoje odmienne zdania, że tak powiem. I może przejdźmy już do rzeczy, bo tego tematu bałam się właśnie najbardziej. I nie wiem, którą mam wam pokazać na początku, bo tutaj już jedna sobie coś popija. W ogóle w tle jest moja klatka, nowa klatka, którą na pewno pokażę wam w następnym filmie z serii o szczurach, bo to będzie na pewno ciekawy temat. Klatkę zmieniłam, wzięłam sobie większość komentarzy do serca. Faktycznie poprzednia klatka była zdecydowanie dla nich za mała, ta jest, wydaje mi się, wystarczająca, ale zaraz wam wszystko pokażę. Póki co przejdźmy do prezentacji najmłodszego może osobnika, Bździągwy, która robi na złość chyba najbardziej. I jest to Mercy, która jest najmłodsza w całej gromadzie i wiem, do złudzenia przypomina Wandę, to z tego względu, że jak ją zobaczyłam w sklepie zoologicznym, to mówię, to jest drugie wcielenie mojej Wandzi. Ja ją kupiłam po śmierci Wandy i tak się jakoś stało, że do mnie trafiła. Jest naprawdę strasznie ruchliwym szczurem, jest strasznie wścibska, jest strasznie denerwująca chwilami, strasznie ruchliwa, ale wiem, że każdy szczur ma swój charakter i nie mam jej kompletnie tego za złe, bo naprawdę dodaje smaczku w całej drużynie pierścienia.
Oddasz mi pierścionek zaręczynowy? Mogę cię o to prosić? Dawaj to dziadowo. Tak. Moje szczury kradną wszystko. Kocham ją bardzo, imię wymyślał jej Kamil i co ty chcesz? Co ty chcesz? Imię wymyślał jej Kamil, jest to szczur, rasy szczur, odmiana tego kapturka, bo jak widać po jej umaszczeniu, moment, ona tutaj ma taki charakterystyczny ten pasek i głowę tutaj ma taką popielatą, szarą, można to tak nazwać. W ogóle ona coś nie chce rosnąć, ona jest cały czas taka mała jak była. Na początku w ogóle miałam z nią przeboje, bo ona ze strachu, ona była strasznie nieufna na samym początku i ona ze strachu robiła kupy. I to nie takie, wiecie, zbite kupy, tylko robiła na rzadko, a co najlepsze, nie jadła nic takiego, co mogłoby, wiecie, tą jej kupę przerzedzać, a naprawdę potrafiła tak narobić, że później cała pościel przykładowo, albo musiałam myć podłogi, no różne przeboje były, może nie powinnam tego mówić, ale miejcie na uwadze, że takie rzeczy się dzieją, jak przeprowadzacie nowego szczura do stada, które się już rządzi. Okej, przechodzimy do kolejnego osobnika, który się boi najbardziej, więc może przejdźmy do Łyska, który tutaj jest, którą już znacie. Łyską widzieliście w tagu Mój Zwierzęcy Przyjaciel, ja ją wtedy przyniosłam, ona była taka maleńka, to kiedy gdzieś był malusi. Teraz jak widać już jest wielka i co najlepsze, stała się przywódcą stada. Jak tylko Wanda odeszła, Wanda była najstarsza wtedy i ona rządziła, to ona przejęła, że tak powiem, pieczę nad całą gromadą i Łysa jest teraz tak naprawdę bossem w całej szajce i niestety jest dość problematyczna w pierwszych kontaktach z nowymi szczurami. Strasznie chce okazać tą dominację, chce pokazać, że to ona tutaj rządzi i naprawdę było dość dużo pisków, dość dużo zgrzytów, ale na szczęście obyło się bez rozlewu krwi. Ja wiem, że szczury przy pierwszym zapoznaniu muszą sobie pokazać, kto rządzi i muszą się czasem poharatać, ale właśnie trzeba uważać, żeby nie było rozlewu krwi i żeby sobie krzywdy po prostu nie zrobiły. Łysa nie zmieniła się w ogóle. Cały czas jest taka nieufna, znaczy nieufna. Jest ufna co do mnie, nie jest ufna do obcych ludzi. Jest dość kurzliwa, dość strachliwa. Jak się ją wypuszcza, to ona zaraz zmiata pod poduszki i ona siedzi pod poduszkami. Raz za czas wychyli nosa, raz za czas wyjdzie, ale generalnie jak się jej szuka, to się ją znajdzie zawsze pod poduszkami, zawsze tam siedzi. I jest raczej taka, wiecie, taką outsiderką, nie lubi jakoś. Nie tyle może mojego towarzystwa, co w ogóle towarzystwa. Po prostu specyficzna jest. I wydaje mi się, że to może jej kompleks po prostu, bo wszystkie szczury mam futerkowe, a ona jako jedyna jest niestety bez sierści, więc może to jest jakiś jej po prostu kompleks. I któraś mi wlazła do pudła z perukami. Do mercy. Dobra, poczekajcie, niech wyjdzie, to pokażę wam Bobę. To jest Boba. I Boba jest najbardziej wstydliwym i strachliwym szczurem w całej gromadzie, zaraz po Łysku, znaczy jest przed Łyskiem, bo ona jest naprawdę bardzo strachliwa. I to też mi się wydaje, że dlatego, że ona jako jedyna nie pochodzi tutaj z okolic, tylko ja ją zakupiłam w Krakowie. Jak widać, jest to szczur rasy Dumbo, Łysa jest rasy Fus, nie wiem czy to powiedziałam, chyba nie powiedziałam, ale to jest szczur rasy Dumbo i ma przepiękne umaszczenie, bo jest srebrna. Ja jak ją zobaczyłam, ja w ogóle jak szukałam szczura rasy Dumbo, to szukałam tego biszkoptowego albo rudego, ale jak ją tylko zobaczyłam, to stwierdziłam, że ona musi być u mnie i po prostu nie mogłam się oprzeć, żeby jej nie wziąć. Ja ją kupiłam w sklepie Kakadu. To jest, z tego co się orientuję, to jest sieć sklepów, najczęściej się je spotyka chyba w galeriach. Nie chcę teraz zmulić, żeby nie było. Tak mi się wydaje. Ja ją kupiłam w Krakowie chyba, czy to było w Bronowickiej, czy nie w Bonarce, tylko Faktory, nie pamiętam. Zabijcie mnie, ale sobie nie przypomnę. I bardzo mi się spodobała jedna rzecz przy zakupie, znaczy dwie rzeczy przy zakupie właśnie Boby w Kakadu. Po pierwsze to, że ekspedientki od razu zaproponowały mi to, że jak już biorę jednego, to żebym wzięła drugiego, żeby szczury miały towarzystwo, czyli są ogarnięte w temacie i zależy im na tym, żeby szczury i w ogóle, żeby zwierzęta, które się od nich kupuje, miały dobrze i żeby nie były osamotnione, wiecie o co chodzi. A po drugie to przy każdym zakupie podpisuje się takie oświadczenie, że jest się świadomym, że kupuje się istotę żywą i że jest się od tej pory za to zwierzę w 100% odpowiedzialne, także to jest bardzo fajne, to znaczy, że cały sklep w ogóle, jak się kupuje istotę żywą, to się bierze za nią 100% odpowiedzialność, także to mi się bardzo, bardzo podobało, gdzieś jeszcze tą kartkę mam w ogóle, zostawiłam sobie na pamiątkę. I najlepsze jest to, że jeszcze do tego oni dołączają taką... Moment.
I najlepsze jest jeszcze to, że oni tak jakby zapewniają pierwszą wizytę u weterynarza w razie W ze szczurem albo ze zwierzęciem i ta wizyta wtedy jest za darmo, także polecam zakupy zwierząt w sklepach Kakadu jak najbardziej. Kolejnego osobnika też już dobrze, doskonale znacie, jest to Bambina, moje ukochane, najsłodsze dziecko. Oczywiście nie faworyzuję żadnej z nich, ale ona jest naprawdę przekochana. Ją też już znacie, bo też ją pokazywałam w tagu mój zwierzęcy przyjaciel i ona jest najstarsza obecnie w całym stadzie. Jest to szczur rasy Dumbo, jeżeli ktoś by jeszcze Bambiny nie znał. Bambina, co u Bambiny się działo przez ten czas? Po pierwsze, strasznie przytyła, nie mam pojęcia od czego, bo głównie daje im warzywa i owoce. Dziłam, Boże, przepraszam, jestem koszmarna, wiem o tym. Ja czytałam, że szczury Dumbo mają w ogóle to do siebie, że one są o wiele większe od normalnego szczura, więc może to jest też kwestia tego. Po drugie, Bambina była operowana, jeżeli oglądacie, znaczy jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to ja was informowałam też, nie byłam pewna, czy mam o tym pisać, czy nie, bo wiem, że komentarze różne by się mogły pojawić. Bambina była operowana na dwa guzy, miała wycinane dwa guzy, które do końca nie wiadomo, czy to były tłuszczaki, czy to były zmiany nowotworowe, znaczy czy to były guzy nowotworowe, bo zapomniałam się dopytać, to jest najlepsze, że za każdym razem jak szłam do weterynarza. W jej sprawie też się zapominałam o to dopytać, po prostu moja skleroza nie zna granic. Ja się bałam tej operacji bardzo, bo naczytałam się po prostu, że operacja może się nie udać, że może się szczur nie wybudzić z narkozy, różne tam były opinie, ale do weterynarki właściwie, której poszłam, wiedziałam, że mogę jej zaufać, miała bardzo dobre opinie i zresztą na forum chyba Aloszczur była polecana i byłam u doktor Kozikowskiej, jeżeli ktoś by pytał, ona przeprowadziła całą operację bezbłędnie, wycięła guza największego, którego miała tutaj i wycięła jej guza, który jej rósł dopiero gdzieś tam na pachwince koło nóżki. Nic póki co się nie dzieje, od operacji minęło już chyba, operacja była jakoś w październiku albo w listopadzie, więc minęło sporo czasu, z Bambiną nic się nie dzieje, jest zdrowa, pełna życia, także naprawdę cieszę się, że w końcu podjęłam tę decyzję, bo miałam właśnie dylemat między uśpieniem jej, czego oczywiście nie chciałam robić, a operacją, więc w końcu zdecydowałam się na operację i to był strzał w dziesiątkę, bo po prostu tak jakby dodało jej lat, wiadomo, więc... I ostatni osobnik, jeden z moich drugich najkochańszych, w ogóle wszystkie są moje najkochańsze, ale ona jest po prostu najbardziej specyficznym szczurem w całej rodzinie. Jeżeli oglądacie mnie na Instagramie albo oglądaliście kilka razy moje Instastory, to wiecie, że ja często na nią krzyczę, bo jest po prostu największym rozrabiaką i największym łobuzem w całej ekipie. Jest to Mola, Molly, Molka, najczęściej się na nią mówi. Ją dorwałam też w sklepie zoologicznym, co najlepsze, nieświadomie ją wybrałam i nie wiedziałam, nie miałam pojęcia, że to jest prawdopodobnie szczur rasy husky. Bardzo mi się ta rasa podobała, to jest najpiękniejszą rasą zaraz po tych, nie wiem, syjamskich? Chyba tak się ta rasa szczurów nazywa, takie one są jasne, takie mają taki kremowy kolor sierści, tylko plamkę na całej twarzy mają taką ciemną i one też są często jako Dumbo z tymi uszami, po bokach są te szczury przepiękne. Mole wzięłam nieświadomie, nie miałam pojęcia, jak ty siedzisz, dziciu! Nie miałam pojęcia, że to jest szczur rasy husky, ja to później wyczytałam i na internecie i oceniali to na forum i wyszło, że to jest prawdopodobnie szczur rasy husky. Molka dlaczego jest największym rozrabiaką? Dlatego, że nauczyła się chodzić po podłodze, jako jedyna jest najbardziej śmiała do tego, żeby biegać po podłodze i wychodzi już powoli z pokoju, już naprawdę zaczyna mega rozrabiać. Wciąga mi wszystko po prostu jak leci pod łóżko. Nie wiem, czy jest słońce, czy nie, to i tak... Molka! Ona mi skościła rzeczy! Molka, chodź tu! Chodź tutaj! Co za pinda, skosiła mi połowę pędzli, poduszką mi wciągnęła. I dopiero teraz się zorientowałam, świetnie. Dalej, wszystko gryzie, wyryła już mi, bo ja mam wersalkę, znaczy łóżko mam jako wersalkę taką i ona w tej przegryzła się do materaca w tej wersalce i po prostu już tam ryje tunele, także naprawdę czasem nie mam do niej cierpliwości, ale im robi się starsza, tym robi się bardziej usłuchana na szczęście, więc jak się ją zawoła i się jej powie, że nie wolno, to wie, że nie wolno i w miarę potrafi się ogarnąć, także to jest bardzo ważne, żeby szkolić i żeby uczyć szczura, że tego i tego nie wolno od najmłodszych lat. Ja
z tym zwlekałam co do Molly, szczególnie, że jej zaczęło najbardziej odwalać po śmierci Wandy, bo ona była u mnie jeszcze jak była z nami Wanda. Wtedy one miały klatkę z takimi dość szerokimi prętami i ona nagle, jak w ten sam dzień jak Wanda odeszła, ona zaczęła z tej klatki wyłazić nagle, zupełnie nagle i zaczynała przeskakiwać przez dywan i wskakiwała do mnie na łóżko i siedziała ze mną. W nocy tak samo miałam z nią ogromny problem, musiałam ją przełożyć do klatki z mniejszymi prętami. I od tamtej pory się właśnie zaczęły cyrki i naprawdę strasznie odwala i strasznie rozrabia. Jest czasem taka nieznośna, że masakra, ale ją bardzo, bardzo kocham. Jest tak energiczna i tak się czasem idzie z niej pośmiać, zresztą z nich wszystkich, że warto mieć szczury. Naprawdę warto mieć szczury, bo to jest taka alternatywa dla tchórzofretek. Ja kiedyś miałam tchórzofretkę i wiem, ile przy tym jest dopiero śmiechu. A przy nich to naprawdę to są bardzo inteligentne stworzenia, bardzo mądre. One się bardzo przywiązują do właścicieli. Wy się pytaliście mnie nieraz, czy szczury się przywiązują do ludzi. Jak najbardziej. Potrafią kojarzyć rzeczy, potrafią kojarzyć osoby. Także to są takie małe pieski, ja bym powiedziała. To są mieszanki psów, kotów, chomików, wszystkiego naraz. Także tak, to by było na tyle. Tak wygląda obecnie moja szczurza rodzina. Mam nadzieję, że filmik się nagrał w 100% i że nic nie będzie tutaj brakować. Dajcie znać, czy wy macie jakieś szczury, czy wy lubicie szczury, czy dla was to jest swój i widzę, że się dziewczyny w tle po prostu gryzą albo się bawią. No co, ty moje dzieci kochane. Póki co ja się z wami żegnam, dziewczyny też się z wami żegnają i do zobaczenia w następnym filmie, w którym pokażę wam właśnie całą tą klatkę w pełnej okazałości. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym filmie i pa, pa.